W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ósmy dzień. Przyrzeczenie budowania Królestwa Jezusa Chrystusa, Króla w naszym narodzie. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie. Tu nasze rycerskie hasło, ono nas zawsze prowadzić będzie i świecić jak słońce jasno. Ono nas zawsze prowadzić będzie i świecić jak słońce jasne. Naprzód przebojem młodzi rycerze do walki z grzechem swej duszy. Wodzem nam Jezus w hostii ukryty, z nim w bój nasz zastęp wyruszy. Wodzem nam Jezus w hostii ukryty, z nim w bój nasz zastęp wyruszy. Nieśmiertelny Królu wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu, stając przed Tobą obecnym wśród nas, pragniemy przygotować się do uroczystości przyjęcia Twego królowania w naszej Ojczyźnie. Pokornie zginamy kolana przed Twym majestatem i wyznajemy, że Twego królowania nam potrzeba. Prosimy o Twoją opiekę i błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny. Błagamy też, łaskawy Królu Miłosierdzia, byś wybaczył nam wszystkie nasze niewierności i w roku jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski przyjął hołd dziękczynienia, który Ci składamy. Panuj w naszych rodzinach, miastach i wioskach, w naszych parafiach, miejscach pracy i wypoczynku. Bo Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie. Amen. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Przedłożył im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem. Także ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. Panie Jezu, Ty zapowiedziałeś, że Królestwo Niebieskie, choć na początku bardzo niewielkie, będzie się rozrastać, aż do osiągnięcia imponujących rozmiarów. Założony przez Ciebie Kościół kiedyś ograniczał się do małej wspólnoty uczniów, a dziś ogarnia już całą ziemię. Twoje królestwo ma też w sobie moc przemieniania otaczającej rzeczywistości. Zmiany te widzimy w życiu nawróconych grzeszników oraz w dziejach poddanych Twojej władzy ludów, których dobre zdolności Ty sam oczyszczasz, umacniasz i podnosisz. Widzimy to także na przestrzeni ponad 1000 lat historii naszego narodu,
któremu pozwoliłeś wydać owoc wielu świętych i błogosławionych. A w ostatnich czasach obdarzyłeś też szczególną misją, powołując z jego łona papieża świętego Jana Pawła II, który wprowadził Kościół w kolejne tysiąclecie. Więcej, w swych niezbadanych wyrokach zdecydowałeś, by właśnie z naszej ziemi wyszła iskra Bożego miłosierdzia, która przygotuje świat na Twoje przyjście. Dziękujemy Ci, Jezu nasz Królu, że pozwalasz nam uczestniczyć w tak wielkich dziełach i przyrzekamy wiernie pracować przy budowaniu Twojego Królestwa w naszej Ojczyźnie. Chryste, Królu dający wzrost swemu Królestwu, błogosław Jego rozwój w naszej Ojczyźnie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Chryste, Królu przemieniający ludzką rzeczywistość, uświęcaj nas wszystkich, byśmy byli godni Twojego Królestwa. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Chryste, Królu zapraszający ludzi do współpracy z sobą, pomóż nam w rozszerzaniu Twego panowania w polskim narodzie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu. Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca, przyjdź Królestwo Twoje. Wejrzyj na nas, stojących przed Twoim majestatem. Wywyższamy Cię
oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu panowaniu i Twemu prawu, świadomi naszych win i zniewag, zadanych Twemu sercu, przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej chwały, dziękować za nieskończone miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją miłość, boski Królu naszych serc. Niech Twój Święty Duch wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła. Króluj nam, Chryste, króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo, Królestwo Prawdy i Życia, Królestwo Świętości i Łaski, Królestwo Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju, teraz i na wieki wieków. Amen. Jezu, Królu Wszechświata, panuj w naszej Ojczyźnie i we wszystkich narodach świata. Duchem światłości i prawa.